Cóż, no gratuluję tutaj zwycięstwa. My przyjechaliśmy grać o 3 punkty. Zresztą zawsze za każdym razem tak naprawdę o tym mówię i przekonuję do tego zawodników. Tak naprawdę gdzieś tam od 15 minuty mieliśmy przewagę, złapaliśmy rytm tego boiska, no bo niestety no, boisko było potężnie ciężkie. Trochę pogodziliśmy Sołę i efektem było to, że osiągnęliśmy jakąś tam przewagę. Niestety później ta czerwona kartka wszystko nam gdzieś tam poprzestawiała, chociaż na drugą połowę wyszliśmy dalej z chęcią i wolą walki, gry w piłkę przede wszystkim. No niestety przegraliśmy, tak jak w szatni też powiedziałem, ponieważ ostatnie mecze naprawdę bardzo dobrze nam szły i musi się czasami zdarzyć jeden mecz, daj Boże jeden mecz, z którego musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Kto nie przegrywa, nie rozwija się i tego się trzymajmy. No też nam brakowało kilku zawodników. Ja nie chcę się, bo ani przed meczem nigdy na ten temat nie mówię, ani po meczu, ale kogoś nam tam brakowało, natomiast wiadomo, no, czy jest nas pełna 20, czy jest nas 17, czy jest nas 18, jedziemy zawsze, staramy się wygrywać mecze i niezależnie, no wiadomo, no, powtarzam i nie chcę zwalać na to, że warunki były równe dla dwóch drużyn, natomiast no, zanim się odkręciliśmy i zaczęliśmy dobrze grać w piłkę, no to później była czerwona kartka i gdzieś tam rzeczywiście no, miało to wpływ, może nie bezpośredni, bo nie straciliśmy od razu gdzieś tam bramki, nie było jakiejś zmiany, nie wiem, gry w naszym wykonaniu czy przeciwnika. Graliśmy w piłkę dalej, no może i dobrze, może i źle, zależnie jak kto na to patrzy. Może prostsze środki gospodarzy doprowadziły do tego, że jest zwycięstwo. Zwycięstwo się nie powinno oceniać. Nikt nie będzie pamiętał, kto grał w piłkę, kto nie, więc tyle. W przeciągu 4 dni kolejny ciężki mecz na Unitarnów, teraz u siebie z Hutnikiem. I można powiedzieć, że zawsze te mecze wyglądają podobnie, gdzie może i Hutnik prowadzi tą grę, ale to my strzelamy bramki. Jak wiemy, gra się na bramki, my strzelamy 2. Cieszy mnie to, że w końcu znowu strzelił Haugas i znowu strzelił Gleń. Są to zawodnicy, którzy na początku sezonu, tak jak mówiłem, to w szatni, nie po raz pierwszy wygrywali na mecze. To oni nam napędzali. I dzisiaj wchodzi Gleń, strzela bramkę na 2-0, uspokaja wynik. W ostatnim meczu wchodzi Stanek, strzela bramkę na 2-0, uspokaja. Więc cieszy to, że każdy, kto wejdzie, chce wnieść od siebie bardzo dużo i tym zyskuje też drużyna. Także kolejny ciężki mecz. Teraz mamy kolejne 3-4 dni. Jedziemy na Wolanie. Na pewno wypadł nam Dynarek, jest to wartościowy zawodnik. Tak, myślę, że po części go zastąpiłem. Gdzieś tam w pewnym momencie może i odcięło przysłowiowy ten prąd, ale tak jak mówię, jeżeli nie masz siły, to daj serducha i musisz to wytrzymać. Dlatego też taka decyzja, że gram w środku z Kamilem Szewczykiem. I tak jak powiedziałem, no, dałem sobie wszystko. Chciałem pomóc tej drużynie i myślę, że pomogłem. No, myślę, że drużyna mnie oceni, czy ta zmiana była dobra, czy skuteczna. Nie podlega to dyskusji, że Dynarek jest dobrym zawodnikiem i tak jak mówię, jeżeli bym miał wybierać Dynarek Stępelski, wybrałbym Dynarka. Myślę, że kibice, mamy tych parunastu kibiców, którzy doceniają nasz wysiłek. Czasami nie idzie, ale jednak są te oklaski. Mam też i swoich przeciwników, którzy pewnie tam krzykli coś na mnie ciekawego, ale myślę, że to bardziej mnie podbudowało i tym bardziej chciałem pokazać, że jeszcze potrafię. Stano, twój jest, Stano!
wycofało. No, jest, jest, jest.